Dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj ciekawy sposób malowania za pomocą świeczki i farb akwarelowych. Będą mogły być też farby plakatowe do tego jak najbardziej, ale najlepsze będą akwarelowe. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie kartkę białą, taką z małego bloku. Potrzebujecie świeczkę. Może być taka zwyczajna biała świeczka, może być również tylko kawałeczek świeczki, także nie przejmujcie się, jak nie macie w domu całej. Świeczka może być też kolorowa. To w niczym tutaj nam nie będzie przeszkadzało. Potrzebujecie oczywiście farby. Ja, tak jak już mówiłam, proponuję farby akwarelowe, takie zwykłe, jak przynosicie do szkoły, ale jak ktoś w domu nie ma, mogą być też farby plakatowe, tylko wtedy trzeba używać do nich dużo wody, tak jak do tych farb akwarelowych. Będziecie potrzebowali pędzelki. Mogą być trzy, może być więcej, ale jak ktoś ma tylko jeden, to też mu jak najbardziej jeden pędzelek wystarczy. Potrzebujecie kawałek papierowego ręcznika czy jakiejś chusteczki. Naczynie pełne wody. I paletkę. Coś, co nam będzie służyło za paletkę. Może to być tak jak u mnie, taka tacka plastikowa. Może być również jak najbardziej talerzyk. Czy plastikowa deseczka. Czy kawałek jakiejś ceramicznej płytki. Chciałabym, żebyście zrobili dwie prace w tej technice. Pierwsza z nich to będzie barwny kwiat. I pierwsza rzecz, jaką robimy, to trzeba na kartce świeczką ten kwiat narysować. Świeczki na białej kartce nie widać. Ja teraz narysowałam na środku kółeczko, które jest środkiem naszego kwiatka. Jeżeli bardzo dobrze się przyjrzymy, nie wiem, czy tutaj tak troszeczkę zobaczycie. O, teraz się odbija światło i widać, że tu jest położona świeczka. Ale jeżeli ktoś się boi, że w ogóle mu taki rysunek bez nie wyjdzie, to może wziąć ołówek i bardzo, ale bardzo delikatnie przyciskając, ja teraz zrobię zewnętrzne płatki, może sobie bardzo delikatnie ślad, po którym potem pociągnie świeczką, zaznaczyć, ale mówię bardzo delikatnie, tak żeby ten ołówek nie był bardzo widoczny. I poprawiamy płatki, można nawet kilkakrotnie. Chciałabym, żeby ten kwiat miał dużo płatków, żeby zajął nam ze swoimi płatkami prawie całą kartkę. A dlaczego tak? To za chwilę zobaczycie. Ja będę dalej już kontynuowała normalnie bez ołówka i teraz zieloną świeczką, żebyście zobaczyli, że to nie ma różnicy. Ta zielona, ten wosk będzie delikatnie zielony, ale to nam w niczym nie przeszkadza. I po prostu rysujecie sobie płatki. Mogą być takie, mogą być w innym kształcie. Kilka warstw płatków dookoła kwiatka. Na ostatniej mojej warstwie zrobię takie płatki w kształcie listków. O, i ostatni. Teraz spróbuję. O, widzę, że troszeczkę się odbija światło, ale zobaczcie, jeszcze tak podstawię, żeby o, światło się bardziej odbiło i widzicie, jest cały rysunek świeczką. I kolejnym etapem jest nałożenie tutaj farb różnych kolorów. I zobaczycie, co się będzie działo.
chcę, żebyście pomalowali kwiat w specyficzny sposób, zaczynając od środka, gdzie macie środek kwiata, po prostu robiąc takie smugi różnych kolorów. Chcę, żeby to był wielokolorowy kwiat, do którego użyjecie wszystkich kolorów, jakie znajdziecie w swoim opakowaniu z farbami. Ja na początek użyję, ja zrobię to od najjaśniejszego do najciemniejszego, czyli na początek użyję żółtego. Zobaczcie, moczę pędzelek w wodzie i bardzo mocno. Akwarele potrzebują dużo wody, dlatego możemy śmiało nawet zostawić warstwę wody. I od samego środka pociągam dwa paseczki żółtego koloru. I zobaczcie, co się dzieje tam, gdzie jest położona świeczka. Tam kolor się w ogóle nie trzyma. Teraz umyję pędzel, wytrę i wybiorę sobie teraz kolor pomarańczowy. Znowu używam dużo wody i nakładam znowu dwa paseczki pomarańczowego. I w ten sposób, używając coraz to kolejnych kolorów. Oczywiście możecie używać kolorów w kolejności takiej, jaką sami sobie zdecydujecie. To nie musi być dokładnie tak, jak ja to teraz robię, ale chciałabym, żeby zdecydowanie było malowane w taki sposób, bo właśnie promienisty. Tutaj troszkę rozwodnię teraz jeszcze ten kolor. I kolor zielony, jasny teraz. Oj, coś ten mój zielony nie chce współpracować. O, widzicie? Ale to może dlatego, że wezmę po prostu czysty pędzel. Czasami trzeba po prostu wziąć czysty pędzel. O, teraz się uda. Kolor zielony. Jeszcze zamoczę w wodzie. O. Użyję teraz koloru jasno-niebieskiego. Ciemno-niebieskiego. Brązowego. Czarnego koloru nie będziemy używać. I teraz od koloru brązowego przejdziemy znowu do jasnych, czyli użyjemy jasno-brązowego. Och, ten jasno-brązowy znowu nam, widzicie, nie wychodzi. Tak to już jest. Czasami z farbami nie szkodzi. I użyję znowu pomarańczowego. O, już nam wyszedł brązowy. Wiecie, że kolorami można się właśnie w taki sposób bawić. Właśnie dlatego chcę, żebyście zrobili te dwa ćwiczenia. Żebyście nie bali się używania kolorów. O, i widzicie? Jest promienisty kwiatek. Druga praca, jaką chcę
żebyście wykonali, to będzie bezludna wyspa. I tutaj już będzie troszeczkę inny sposób nakładania farby. Bezludna wyspa, czyli co? Najpierw rysujemy, bezludna wyspa zawsze jest na jakimś morzu lub oceanie. Czyli najpierw musimy sobie narysować fragment wyspy, może być w rogu. Na bezludnej wyspie, jak o tym wszyscy dobrze wiemy, zawsze rośnie palma, bo to jest wyspa w tropikach. O! Na brzegu są kamienie, na brzegu wyspy. Wyspa jest też porośnięta różnymi roślinami. Tutaj możemy zaznaczyć sobie je kreseczkami. To będzie po prostu rosnąca trawa. Zaznaczymy sobie linię, która nam oddzieli tutaj nasze niebo, gdzie będzie słońce rozpromienione, i tu, gdzie obok pod niebem jest morze, zaznaczymy kilka fal. I teraz też chcę, żebyście to pokolorowali, używając też kolorów w sposób pasowy, tak jak na tej poprzedniej pracy, ale pasami poziomymi. I tutaj wiemy, że niebo jest niebieskie, dlatego zaczniemy od koloru niebieskiego na górze. Zaczniemy od ciemno-niebieskiego. Przy samym horyzoncie, czyli przy tej linii, gdzie tutaj nasze niebo łączy się z oceanem, to jest horyzont. Będzie zawsze najjaśniej, a im wyżej, tym ciemniej. I tutaj już farby tej ciemno-niebieskiej rozłożę ją sobie na paletkę. O, dodam jeszcze wody. I od góry bimy pas niebieski. Teraz jasno-niebieski. Możemy go troszeczkę zmieszać, zobaczcie, z ciemno-niebieskim. Weźmiemy znowu wody. I teraz, żeby było nam bardzo wesoło na bezludnej wyspie, zrobimy ją cieplutką. Dodamy teraz koloru pomarańczowego. Jest pomarańczowy, nie chce się wziąć. Oj, niedobry jakiś. Aj, jakiś bury mi wyszedł. Jeszcze raz. Znaczy się, co muszę zrobić? Zmienić pędzel. Jest pomarańczowy? Jest. O, i widzicie, jak się wyłaniają kolejne warstwy wyspy. I damy teraz pasek czerwony. Zobaczcie, że jak dodaję więcej wody, to kolor się rozrzedza, staje się jaśniejszy. I teraz na paletce trzeba sobie zmieszać nasz kolor czerwony z kolorem białym i powstanie taki jasno-czerwony, prawie że różowy. I nim właśnie do samego dołu dokończymy naszą pracę. Oczywiście również podkreślam, że możecie użyć takich kolorów, jakie Wam przyjdą do głowy, jakie Wy chcecie. Tylko chodzi o to, żebyście tą pracę pomalowali właśnie pasami w taki sposób poziomy.
A teraz co by się tu jeszcze przydało? Ktoś ma jakiś pomysł? Bo mi się wydaje, że na przykład liście palmy mogłyby być zielone. Jak to zrobić, skoro mamy je niebieskie? Wystarczy, że dodamy tutaj, zobaczcie, koloru żółtego. I żółty na kartce miesza nam się z niebieskim i powstaje kolor zielony. Pień palmy też podkreślimy troszeczkę. O, widzicie, ciemniejszym kolorem. I jest bezludna wyspa. Życzę Wam przyjemnej pracy i dobrej zabawy. I pamiętajcie, bawcie się kolorami.